Stałe pytanie jak co roku właściwie, Grzegorz Walasek, no i pierwsze jazdy, pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o to, co się dzisiaj działo na torze przy Wrocławskim? No, bardzo dobrze, no, tor fajnie przygotowany. Tak jak po zimie, to naprawdę dobre warunki dzisiaj są. Już były jakieś pierwsze przemyślenia po tych pierwszych jazdach, czy to jest za szybko tylko po to, żeby się rozruszać, jak to mówicie? No chyba tak. Bardziej motocykl też rozruszy, bo wszystko jest, trzeba poustawiać kierownicy. No kości już rozruszane, jeżeli chodzi o Twoje występy, bo już miałeś pierwsze starty w Anglii. Jak je oceniasz, jeśli chodzi no właśnie o ten kontekst przygotowań? Tak ciężko coś wywnioskować po jednych zawodach. Ważne jest to, że jakieś wnioski w Anglii wyciągnęli. Z tego względu, że tam tłumik jednak mniej więcej sobie wybrałem. Tu będziemy jeszcze próbować. No cóż, ja myślę, że za krótko jeszcze, żeby cokolwiek powiedzieć. No, Anglia rządzi się swoimi prawami. Tutaj nasza liga też na jednych zasadach chodzi. Ja muszę zrobić wszystko, żeby po prostu wszędzie jakoś się dobrze prezentować. Ale to trudniej o tę selekcję tutaj na polskich torach, w polskiej lidze, w Anglii łatwiej? Nie, no ja mówię tak ogólnie, cały kształt tutaj meczy ligowych w Polsce, czy meczy ligowych w Anglii. Tam troszeczkę inne warunki torowe, inna geometria i czasami no, to przełożenie jest nawet dla mnie, żeby to jak najszybciej ze startu wyjechać, jest bardzo ważne. Ale tak jak mówię, no, szykujemy się, próbujemy i pewnie każdy z nas tutaj przykłada kierownicę, siodełka, zębatki, bo to wiadomo, po zimie jakby ten motocykl troszeczkę nie pasuje. A czujesz się już swobodnie na motocyklu, czy jeszcze tam parę treningów potrzeba, żeby dobrze się czuć? Czy to ogólnie wiadomo, że pojechałem mecz w Anglii i to naprawdę w dobrych warunkach, także to był dla mnie tak jakby bardzo ważny trening, bo sama jazda tutaj, tak jak jeździmy pojedynczo, jest też inna, jak już stanie po taśmie, także tego miejsca zaczyna się robić troszeczkę mniej na torze i to wszystko inaczej funkcjonuje, także ja jestem po pierwszych zawodach i czuję się na motocyklu pewnie. Przygotowujesz sprzęt osobno na Anglię i osobno na Polskę? Masz tej nie, pracy nie, więcej, nie. Czy to jest? Znaczy motocykle już są generalnie moje zawiezione, teraz tylko będę tam latał. Ważne jest to, żeby się tam mechanik dobrze wszystko przygotował, bo to jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o tą Anglię, no, była mowa w kontekście pól bardziej przez długi czas, ostatecznie jednak była inna wersja. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym kontrakcie w lidze brytyjskiej? No, zasady są takie, że jestem zawodnikiem pól. Pól musiał wyrazić zgodę. Jakiś tam czas wstrzymywali mnie, a klub Leicester po prostu wysłał mi propozycję i czekałem tylko po prostu na decyzję. No, myślałem, że to będzie pól, no pól wybrał inną ofertę. Także podpisałem w klubie, który też był zainteresowany. Coś już wiesz a propos tego, ile tych startów, nie wiem, chcą Cię w każdym meczu ligowym, czy to wszystko życie napisze scenariusz? To czy chcą, to będzie zależeć od tego, jak ja będę jechała. Powiem tak, że tor jest diametralnie różny tutaj od toru Zielonej Górze. I tak jak tego najwięcej się obawiam, bo jeżeli ja tam nie wjadę ze startu, to ja tego różowo nie widzę. No i po to będę tam startował, żeby te starty po prostu wygrywać do wejścia, a później zobaczymy, co tam wszystko. Kiedyś się mówiło, że to Akademia Żużla. No, to jesteś za stary na Akademię już i za dużo umiesz, żeby wracać się czegoś tam uczyć. Jaki cel tej Anglii? Więcej startów? Chęć, dokładnie. No. Każdy ma jakieś tam swoje potrzeby. Ja akurat od dawna już myślałem, tutaj z Tomkiem siedzieliśmy w zeszłym roku. Gdzieś ta Anglia się cały czas przewijała, propozycje jakieś tam, kontakty były. Gdzieś to zlekało, w tym roku postanowiłem spróbować jeszcze raz, bo tak naprawdę jeżdżąc tyle lat wcześniej w Anglii, jakoś tak te wyniki były różne. Chciałbym to poprawić i troszeczkę więcej doświadczenia, tyle że niby wiek mój jest taki, że będę wiedzieć wszystko, a tak naprawdę co roku coś się zmienia i co roku nie wiemy nic i od początku to zaczął wszystko układać. No ale to jest coś fajnego właśnie, żeby gdzieś to wszystko próbować i jeździć i dla mnie po prostu jest ważne to, żeby startować w meczach ligowych. Mówi się dużo o atmosferze angielskiej, o takim innym podejściu trochę do żużla jednak w tej kolebce. To też Ci jakoś tam przyciąga, że jest tak bardziej rock'n'rollowo, mniej napięcia? Znaczy nie, Marku, no to jest takie może, rock'n'roll to jest taki bardziej poza, bo tak, no to wiadomo, że
Tam też przyjeżdżają chłopacy, którzy chcą wygrywać i nie ma tam takiego czegoś, że ktoś odpuszcza, bo przyjeżdża na jakichś, nie wiem, starszych motocyklach i odpuszcza tą magię, bo traktują sobie jako zabawę. No nie, każdy przyjeżdża tam, żeby się ścigać i tego dali mi na dowód w Swindon, gdzie jechałem turniej. Po prostu... No coś... Chciałem po prostu jakiś czas spróbować, no tyle. Nie będzie mi to na pewno przeszkadzać, po prostu chcemy jeszcze jeden rok spróbować w Anglii, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jeżeli będę w miarę punktował, to podejrzewam, że klub będzie mnie zapraszał. Jeżeli będzie to niedobrze wyglądać, no to normalną rzeczą jest, że być może po jakimś czasie jakieś zmiany mogą być. A czy udało Ci się zakończyć tematy przed sezonem jeszcze, tematy te formalne z PZMOT-em, z byłym klubem, które gdzieś tam Ci ciążyły i które powiedzmy w Twoim biurze ciągle leżały? Czy to już jesteś wolny od tego, czy to ciągle gdzieś jeszcze się będzie ciągnęło? No, czytam na ten temat, czytam to, co wypowiadają się nowi działacze, w sumie starzy, nowi, bo to tak, oni już są nowi, a to wszystko tak funkcjonuje w naszych realiach, że czytam to, co oni wypowiadają. No cóż, no co ja mogę, no. Takie mają procedury, że zawodnik praktycznie nie ma żadnych praw w polskiej lidze, bo mogą zrobić wszystko. Klub może nie płacić, a zawodnik musi jeździć. Klub może karać, zawodnik musi się wstawić na wszystkie rzeczy, które klub czy tam PZMO, czy ktokolwiek wymyśli. No to jest skomplikowane, ale niestety taki mamy regulamin, takie mamy prawo, ktoś to ustalił, a my tak naprawdę musimy to podpisywać. A słynna kaucja, o której też rozmawialiśmy z Piotrem Szymańskim, będąc w Szklarskiej Porębie, coś się tutaj ruszyło, może na korzyść, bądź na niekorzyść? No to jest moim zdaniem takie typowe złodziejstwo, no bo sprawa pozytywnie rozpatrzona przez Trybunał na moją korzyść. Niestety w sumie z drugiej strony to się nie dziwię, bo oni by nie mieli z czegoś ściągnąć, to woleli to, żebym to ja załatwił. Także mój dług został powiększony o 30 tysięcy, który wziął PZMOT. Polski Związek Motorowy. Rozprawa trwała z 5 minut, 30 tysięcy, także. Ale nic się nie ruszyło w tej kwestii. Jak rozmawialiśmy ostatnio, rozmawialiśmy też z Piotrem Szymańskim, czy nie wiem, masz jakieś widoki, że nie wiem, że ci oddadzą po prostu, Związek ci odda te pieniądze? Nie, no już tak jakby ten temat zostawiłem. Prawnie się tym zajmuję, chociaż już na tą chwilę sprawa wygląda tak, że sezon się dla mnie zaczął i ja tam wszystkie te sprawy już odpuszczam. Znaczy, jaka będą decyzje co do tych stowarzyszeń, czy klubów, czy porozumień, bo widzę, że klub z Gdańska próbował się wcześniej dogadać i jakoś tam już to wszystko wybrnęli i chyba tą licencję dostaną. A w moim przypadku, no, chyba raczej wszystko. Sezon będzie stracony, 2014, bo większych szans na to, żeby uzyskać jakiekolwiek pieniądze, czy porozumienie, nie ma.